Dzień dobry, pięknie witam we wtorek 2 stycznia, krótko po rozpoczęciu nowego roku kalendarzowego. A witam Was hasłem wyjętym z Ewangelii Marka z 12 rozdziału, gdzie w 42 wierszu jest napisane: przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwie drobne monety. Ofiara. Trudno mówić o ofierze zaraz na początku roku kalendarzowego, ale nie bez kozery postawiłem taką skrzynkę za mną, skrzynkę, do której u nas w parafii wrzuca się ofiary, a więc pieniądze, które są przeznaczone na cele parafialne albo inne cele charytatywne czy kościelne. Mają one pomóc w rozwijaniu różnych akcji albo konkretnie pomóc osobom, które są w potrzebie. W Ewangelii Marka przywołana jest sytuacja, kiedy Jezus stoi przy wielkiej skarbonie postawionej przy świątyni jerozolimskiej wraz z uczniami i przypatruje się ludziom, którzy wrzucają tam różne wartości pieniężne. Widzi tych bogatszych, którzy wrzucają jakąś tam część, aż w końcu podchodzi jedna wdowa i wrzuca tylko dwie drobne monety, które są warte tyle, co jeden grosz. I Jezus mówi, że wrzuciła więcej niż wszyscy pozostali, ponieważ oddała wszystko, co miała. Przypominam sobie taką sytuację, kiedy siedzieliśmy z księdzem Podżorskim, nieżyjącym już proboszczem ze Skoczowa, i on zapytał, czy wdowa wrzuciła dużo, czy niedużo. Rzeczywiście, patrząc na wartość jednego grosza, to niewiele, ale z drugiej strony wrzuciła wszystko, co miała, czyli w zasadzie bardzo dużo. Kiedy myślę o ofiarności w Kościele, to bywa to temat trudny, ponieważ nie jedna osoba mówi, że po co Kościołowi są pieniądze, ale są też ludzie, którzy są bardzo ofiarni, również i w naszej parafii, nie mają problemu z tym, żeby oddawać dziesięcinę, a więc 10% wszystkich swoich przychodów, i potem część z tego przeznaczać również na ofiarę, na cele parafialne czy kościelne. A jaka jest Twoja myśl dotycząca ofiary? Czy chętnie dajesz ofiary? Ofiarujesz coś ludziom w sensie pieniężnym? A gdybyśmy mieli jeszcze teraz to słowo troszkę bardziej przetransponować na ofiarę nas, ofiarę z życia, ofiarę tego, co my możemy dać drugiemu człowiekowi albo Panu Bogu. Za tą naszą skrzynką stoi choinka. Mówiliśmy kilka dni temu o tym, że Jezus zszedł na ziemię, bo Bóg złożył ofiarę w postaci swojego Syna, a ten Syn następnie znowu też złożył ofiarę na krzyżu Golgoty, a więc dał wszystko, co miał. Jest taka pieśń u nas w śpiewniku kościelnym pod numerem 769, która brzmi: wszystko Tobie dziś oddaję. Znam księdza, który tej pieśni nie śpiewa, ponieważ twierdzi, że człowiek nie jest w stanie wszystkiego ofiarować i oddać Panu Bogu. Bardzo ciekawe są te myśli na dzisiejszy poranek, na dzisiejszy dzień, przed nami cały rok, ten, który Pan Bóg nam ofiarował, i chce nas zachęcić do tego, nie tylko dzisiaj, ale generalnie, na ile jesteśmy w stanie z serca, szczerze, tak jak sobie postanowiliśmy, nie z przymusu, ale oddać czy to własne środki pieniężne, czy własny czas, czy ręce, może umysł, po to, by zrobić coś dla drugiego człowieka w swojej parafii, dla Pana Boga. Dobrych myśli o ofiarności życzę. Przyjemnego dnia z Panem Bogiem.